gdzie spotkacie się przy pomniku Józefa Piłsudskiego, to każdy jego urodzin. To było zawsze, czy to jest taki akcent, szczególnie w tym roku, bo mamy setną rocznicę odwiedzin generalnie Piłsudskiego w Grudziądzu, prawda? Znaczy, pani redaktor, chciałbym mocno podkreślić, że jest to ważny akcent dotyczący podjęcia współpracy przez miasto ze Związkiem Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej, oddział Gdańsk. Mielibyś tu dzisiaj razem z nami, ale niestety pandemia przyspieszyła i w związku z tym, no niestety panów nie będzie, ale wiadomo, że duchowo są tutaj razem z nami. Bardzo nas też prosili o to, żebyśmy taki gest w ich kierunku wykonali. Uważam w ogóle, że powinna być to już stała tradycja, dlatego że imieniny marszałka, szczególnie w II Rzeczypospolitej, były bardzo hucznie obchodzone. Pierwszy raz obchodzone jest w sposób oficjalny 19 marca 1914 roku we Lwowie. Uczcił je godnie Związek Strzelecki. Potem kultywowano to w czasie I wojny światowej. Przeniesione zostało potem na historię II Rzeczypospolitej. I co ważne też podkreślenia, żołnierze Armii Krajowej oraz przedstawiciele Szarych Szeregów pamiętali też o imieninach marszałka w czasie trwania II wojny światowej. Chcę podkreślić, że słynny Hubal, Henryk Dobrzański, zorganizował uroczystą mszę z okazji właśnie imienin marszałka Józefa Piłsudskiego, a polscy oficerowie, którzy byli przetrzymywani przez Rosjan w Kozielsku, też potajemnie zorganizowali skromną, ale bardzo wymowną uroczystość. Także myślę, że należy o tym jak najbardziej pamiętać i to jest bardzo dobre, żebyśmy my właśnie do tej tradycji nawiązali przy okazji właśnie tej współpracy ze Związkiem Piłsudczyków.